Mafijne historie. Rzecz dzieje się w Otwocku pod Warszawą, czyli wszędzie. U nas tych samochodów ginie jednego dnia, powiedzmy, kilka, cztery, sześć. Z tego powodu muszę powiedzieć, że rozgłos, który jest czyniony wokół Otwocka, cała ta wrzawa i to zamieszanie, nie znajduje potwierdzenia w świetle faktów. Funkcjonariusz zaczął mnie pisać pod oku. Się mówi, na pewno to chodzi o okup. Do poniedziałku pan będzie miał wiadomość. No ucieszyłem się, bo ja bym pewnie samochód straciłem. W międzyczasie zacząłem szukać na swoją rękę. No i na piątek dowiedziałem się tyle, że samochód jeszcze jest w Otwocku. Mało tego, dowiedziałem się numery rejestracyjne samochodów, którymi się poruszają złodzieje. Marki samochodów, nazwiska tych złodziei, adresy. Podobnie policja ma to wszystko u siebie zapisane tip-top. I byłem bardzo rozgoryczony, dlaczego nic nie robią. No i właśnie, witam w nowym odcinku, w którym poruszymy znacznie mniej znaną historię, bowiem tym razem przenosimy się do Otwocka, do przełomu lat 1993-1994, czyli do miejsca i czasu, gdzie zuchwale zaczęła poczynać sobie tak zwana otwocka mafia samochodowa. We wstępie tego materiału mogliście posłuchać fragmentu polskiej kroniki filmowej z 6 kwietnia 1994 roku, w której wypowiadał się ówczesny komendant rejonowy policji w Otwocku, Janusz Dziwota. Do pana Janusza jeszcze wrócimy, natomiast na samym początku chciałbym skupić się bardziej na samym Otwocku i na tym, co działo się tam w pierwszej połowie lat 90. Otwock w strukturach tej szeroko pojętej przestępczej Warszawy miał kilku znanych przedstawicieli. Najbardziej znanym z nich najprawdopodobniej był pochodzący z Józefowa Janusz S., znany jako Dzik, gangster, który śmiało poczynał sobie w tym stołecznym półświatku już w latach 80., kiedy to zajmował się m.in. popularnym ówcześnie handlem srebrem. Znany był nie tylko z tego, że często w Otwocku przebywał, ale to również tam zakończył swój żywot, kiedy to w sierpniowy poranek 1994 roku został zastrzelony w barze u Zbycha podczas raczenia się jajecznicą, zastrzelony przez nieznanych sprawców. I tak zakończył się żywot tego przestępcy. Kolejni znani gangsterzy kojarzeni z Otwockiem to niejaki Janek Żyd, Żyd to oczywiście pseudonim, oraz Czesław J., pseudonim Łosoś. Co ciekawe, ci dwaj panowie na początku swojej przestępczej kariery współpracowali zgodnie, zajmowali się m.in. grą w trzy karty na Bazarze Różyckiego na warszawskiej Pradze. Ale kiedy zaczęli rozwijać skrzydła i zarabiać coraz poważniejsze pieniądze, rozdzielili się, utworzyli własne grupy, no i stali się zaciekłymi wrogami. Żyd zbliżył się do gangu Pruszkowskiego, no a Łosoś został największym gangsterem Otwocka i okolic, a także właścicielem dyskoteki Bilbao, która powstała w budynku dawnego kina Promyk. Jeśli chodzi o Otwock, to w kategoriach przestępczości zorganizowanej przez pewien czas nie mówiono zbyt wiele. Wszystko zmieniło się 13 marca 1994 roku, kiedy w Gazecie Wyborczej pojawił się obszerny artykuł autorstwa redaktora Jerzego Jachowicza zatytułowany "Mafia terroryzuje Otwock". A z tekstu wynikało, że w mieście panuje psychoza strachu wywołana przez działanie lokalnej mafii, która na potęgę kradła samochody mieszkańcom Otwocka i okolicznych miejscowości. Historia jest o tyle ciekawa, że ci przestępcy tych aut nie sprzedawali dalej,
a oferowali tak zwaną wykupkę, czyli zwracali się do właściciela samochodu i za pewien procent wartości auta proponowali, że po prostu je zwrócą. Tutaj przestępcy, otwoccy zdawali sobie sprawę, że dużo łatwiej będzie te auto zachodnich marek, bo takie najczęściej kradziono, zwrócić właścicielowi za niewielką część wartości niż sprzedawać dalej, ponieważ ta sprzedaż była dużo trudniejsza, nie mówiąc już o sprzedaży tych aut na części. No i gangsterzy z Otwocka rozzuchwalili się na tyle, że w liczącym kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców mieście zaczęło ginąć po kilka samochodów dziennie, a sam Otwock w krótkim czasie zaczął przypominać cmentarzysko samochodów, ponieważ złodzieje porzucali te auta z uszkodzonymi stacyjkami, czy też zdekompletowane na parkingach, postojach, poboczach, czy w pobliskich lasach. No i tutaj mieszkańcy miasta zdenerwowali się, zbuntowali się, zaczęli wytykać policji bezczynność, a nawet sugerowali współpracę z przestępcami. Z tymi zarzutami, medialną nagonką i jednocześnie nieuczciwymi policjantami musiał zmierzyć się ówczesny komendant policji w Otwocku, czyli wspomniany już wcześniej Janusz Dziwota. Z panem Januszem rozmawiałem w lipcu tego roku, aby na potrzeby książki przypomnieć wydarzenia z 1994 roku i oto jak tamte zdarzenia wspomina były policjant. W dniu 13 marca, w którym ginie ten Ford Granada małżeństwa Dąbałów, jest nagłośniona sprawa. Ja rano przyjeżdżam, ja z reguły pracowałem od 10 do 12 godzin dziennie. To mnie wyczerpywało. W soboty, w niedzielę przyjeżdżam do jednostki kosztem rodziny, kosztem swojego zdrowia, bo tam człowiek zapadał na grypę, będąc chory, że tak powiem, na grypę w pracy byłem, głosu nie mogłem wydobyć, ale takie miałem poczucie odpowiedzialności, co jak z dzisiejszej perspektywy oceniam, nie warto było, bo nikt za to nie podziękował i tego nie docenił. No gdzieś tam jakieś tam symptomy pokażę panu, ale to takie niewielkie, że ludzie powiedzmy mi dziękują. Niekiedy przestępca mi dziękuję za to, że fair z nim grałem w sklepie, zdarza się, nikt mnie nie obraża i nie mam sytuacji trudnych. I okazuje się, że w tym dniu Gazeta Wyborcza, ja przychodzę do dyżurnego i komendant, dyżurny sierżant Tadeusz Miętus, moi komendancie, Wyborca nas napisała bardzo źle. Ja mówię, ma pan tą gazetę? Tam. Wszedłem na górę, na drugie piętro nieistniejącego budynku przy ulicy Poniatowskiego, drewnianego, gdzie stropy się ruszały, jak pociąg przejeżdżał, wszystko tygotało. Zanim zdążyłem tą gazetę otworzyć, dzwoni telefon, sztywne połączenie z komendantem stołecznym. A komendantem stołecznym od około 10 dni, nie więcej, był niejaki pan generał Jerzy Stańczyk, który zastąpił komendanta Mikuśnickiego. I krótko po tym, znaczy on był docelowo widziany jako komendant główny na miejsce komendanta Smolarka, ale od ministra Milczanowskiego otrzymał zadania, że zanim zostanie komendantem głównym, to ma tu stan równowagi w garnizonie stołecznym, gdzie 3,5 tysiąca ludzi do służby brakuje, dzieją się straszne sceny i tak dalej. I ten człowiek do mnie, ja mu się melduję, po raz pierwszy słyszę, nie było żadnej odprawy. Mówi, panie Dzibota, czy czytał pan dzisiejszą Gazetę Wyborczą? No ja, panie generale, melduję się, oczywiście gazety nie czytałem, bo nie mam na to czasu, ale oczywiście dyżurny mi doręczył, ja ją czytam. Mówię, proszę pana, daję panu 24 godziny czasu na sporządzenie wyczerpującego pisemnego raportu. Co to jest za mafia? Od kiedy jest ta mafia? Jakie są formy działalności? Co pan zrobił? Czego pan nie zrobił? Informuję pana, że zespół z inspektoratu kontrolny jest w drodze. Tutaj ówczesny komendant przedstawia delegatom z Warszawy wszelkie materiały i informuje o działaniach, jakie podjął, aby walczyć z przestępcami. Wskazuje jednak, że po części miał związane ręce, gdyż wśród
poszkodowanych panowała zmowa milczenia. Nie odpowiadano na apele, aby zgłaszać się do służb. Kolejną rzeczą była tutaj bierność przełożonych otwockiego komendanta, którzy ignorowali sygnały o tym, co dzieje się w mieście. Natomiast po ukazaniu się artykułu w Gazecie Wyborczej zdarzenia zaczęły przybierać bardzo dynamiczny obrót, poszkodowani zaczęli się ujawniać, a swoją frustrację kierowali właśnie w stronę policji. Presja jest olbrzymia, ale już zatrzymanych jest 10 bądź 8 ludzi w areszcie. Już rano, jak się ten artykuł otrzymuje, ci ludzie siedzą. Całą noc małżeństwo było pilnowane przez policjantów uzbrojonych broń maszynową, bo ja, nie czekając na jakiekolwiek dyrektywy, to z chwilą, kiedy tutaj objąłem stanowisko, zobaczyłem, co się dzieje, to za zgodą zastępcy komendanta stołecznego do spraw prewencji uruchomiłem magazyn uzbrojenia i policjanci ruchu drogowego, czy służby patrolowej, czy wydziału kryminalnego, jak wyjeżdżali na służby, to posiadali w bagażniku broń automatyczną, bo wiedzieliśmy, że nie są to przelewki i używając tej broni na przykład strzegli osób pokrzywdzonych. Oczywiście radni bardzo zaniepokojeni, bo raz, że anonsy prasowe, dwa, z rozmów postronnych ludzi pokrzywdzonych pomiędzy sobą wynikało, że twierdzili, że policja jest bierna, prawda? No, ja oceniając swoje zadanie, oceniając zaangażowanie części policjantów, stwierdzałem, że nie, ale jednocześnie były rzeczywiście przypadki, gdzie symptomy wskazywały na to, że jest źle. Na jesieni bodajże roku 93, we wrześniu, doszło do ujawnienia przypadków, w którym skradziony został samochód obywatelowi Włoch, który był pozostawiony gdzieś tam w okolicy Reymonta. Tam znajdowały się jakieś narzędzia, urządzenia. Ten Włoch oczywiście złożył zawiadomienie. Prowadzone było dochodzenie, ale powiem panu, czytam zeznanie pana pokrzywdzonego, prawda, które złożone jest w obecności tłumacza i własnym oczom nie wierzę, bo jest tam napisane, że do Włocha, do lokalu, w którym przybywa ze swoją kolumną Włoch, przychodzi wieczorem dzielnicowy tego rejonu służbowego w mundurze i pyta się, czy on jest zainteresowany odzyskaniem samochodu. No, twierdzi, że tak. A to w takim razie proszę na ten numer do pana Andrzeja zadzwonić i samochód będzie, prawda? Włoch nie dzwoni, tylko przyjeżdża na komendę, składa zeznania. No i oczywiście... Ale ten policjant taką wykupkę mu jakby oferował, żeby go... Pośrednictwo. Jedynie pośrednictwo, tak? Tak, do osób, które były w stanie zwrócić ten skradziony samochód za oczywistą opłatą. Oczywiście, co ja robię? No, kseruję to zeznanie, wszczynam postępowanie dyscyplinarne i to postępowanie dyscyplinarne się toczy. Policjant jest zawieszony. Powiem panu, ja tego policjanta wzywam do siebie, jestem w gabinecie sam, policjant wchodzi. Ja mam przygotowane postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i postanowienie o zawieszeniu w obowiązkach służbowych i mówię do niego, panie, używam imienia i nazwiska, jak pan chce, mogę podać, ale proszę, proszę nie używać. Mówię do niego, proszę, proszę, czy posiada pan, widzę, że broń pan posiada, służbę, czy posiada pan legitymację służbową. To bardzo proszę, prawda? I widzę, cóż, no legitymację mi kładzie, natomiast widzę szaleńczy błysk wokół w momencie, kiedy sięga do broni, ale chwila zastanowienia i kalkulacje, przecież mam żonę i troje dzieci. No i wyciąga broń z magazynkiem, składa. No i w tym miejscu dochodzimy do kluczowego momentu w tej całej historii, czyli do udowodnionej współpracy kilku otwockich policjantów z przestępcami. Ta sytuacja nie tylko skutecznie utrudniała zwalczenie bezkarności miejscowych gangów, ale także rzucała cień na całą lokalną policję i jednocześnie marginalizowała pracę tych policjantów, którzy działali przecież uczciwie i sumiennie.
Policja jest zawieszona. Jest to bodajże wrzesień lub październik roku 93, a artykuł Gazety Wyborczej ukazuje się w marcu 94. I pan komendant Stańczyk, rozmawiając ze mną na temat mafii, tam u pana jest jakiś policjant, który z nim współpracował. Z mafią. Podobno z mafią. Ja mówię, jest. I co z nim? Ja mówię, proszę pana, no jest zawieszony. Jak to zawieszone? Ja mówię, nie ma decyzji, toczy się postępowanie w sądzie, nie ma decyzji komendanta stołecznego, natychmiast wydalić. No mówię, no tak jest, wydalę. Otrzymałem zielone światło, prawda, żeby wydalić. Bo próby, że tak powiem, podjęcia tego rodzaju działań, no kadry mówiły nie, póki nie będzie wyroku sądowego, nie robię. Taka była praktyka. Ale jak pan w ogóle oceniał te artykuły prasowe, one zrobiły więcej dobrego, czy już więcej złego? Ja mówię, więc ja czułem, to znaczy na pewno robiły dużo dobrego, bo nagłośniały, natomiast ten artykuł Gazety Wyborczej odebrałem, przynajmniej subiektywnie, jako policjant, no jako jednostka ludzka, jako taki troszkę niesprawiedliwy, bo ja miałem pełną świadomość tego, co jest robione. Miałem świadomość tego, że nie o wszystkim mogę informować. Wiedziałem, że apelujemy, ale te apele po części trafiają na grunt podatny, po części nie. Ja wiedziałem, że opozycja, bo wśród radnych są też przedstawiciele różnych opcji politycznych, też próbowała to odgrzewać jako próbę uderzenia w ówczesnego prezydenta miasta, że on nie robi wszystkiego, co do niego należy. No, wie pan, no, ja po upływie 6 miesięcy sporządziłem dokument służbowy, który doręczyłem komendantowi stołecznemu, w którym stwierdzałem, że istnieją obiektywne, że tak powiem, utrudnienia w realizacji zadań i w pierwszej kolejności wnosiłem o usunięcie oficera ze stanowiska zastępcy, który nie robi tego, co do niego należy. Z jednym z wysoko postawionych funkcjonariuszy komendant Dziwota musiał współpracować niemal do końca swojej kariery. Musiała być to trudna współpraca, mając świadomość, że jeden z bliskich współpracowników jest jednocześnie dobrym znajomym ważnego otwockiego gangstera. Z tego, co przez kilka dobrych godzin opowiadał mi pan Janusz, klarował się bardzo nieciekawy opis realiów ówczesnej policji, w każdym razie w Otwocku. Ta jego walka w pojedynkę na to, żeby doprowadzić do ładu jednostkę, którą objął w 1992 roku, nie tylko była sabotowana przez tych skorumpowanych policjantów, ale również ignorowana przez wyższych przełożonych, którzy działania Janusza Dziwoty oceniali jako nadgorliwość młodego komendanta i za każdym razem obcinali mu skrzydła, kazali mu schodzić na ziemię i nie pozwalali rozwijać tych jego wewnętrznych śledztw. Temat przemian milicji w policję i tych pierwszych niepewnych lat działania tej formacji to jest jednak temat na osobny materiał. W tym odcinku na temat mafii otwockiej to już wszystko. Więcej o tych zdarzeniach, które miały miejsce w pierwszej połowie lat 90. w podwarszawskim mieście dowiecie się z książki Śladami polskich gangsterów, która ukaże się już 20 listopada.